polecamy ten hotel. Jeżeli nie zależy wam, nie zależy wam za bardzo na tym, żeby mieć nie wiadomo co w pokoju, to polecamy, bo jest super cena. Biorąc pod uwagę, że teraz wszędzie kosztuje 150, to tutaj zapłacicie stówkę, 100 cali w sensie. Pokoiki są bardzo malutkie, łazienki są wspólne, ale jest też ciszej, bo nie jest przy głównej drodze. Pan jest bardzo sympatyczny. Ma 6 kontaktów w jeden pokój. I można wejść na dach. Tak. I dzisiaj rano zrobiliśmy to, wstaliśmy. Ło, ale fura, zobaczcie. Dzisiaj rano wstaliśmy przed 6 i wystartowaliśmy naszym UFO, aby nagrać coś tutaj, właśnie z dachu. No, później wróciliśmy do pokoju, jeszcze chwilę się kimnęliśmy i teraz ruszamy dopiero na miasto. I cześć! Hej, hej! Cześć! Jesteśmy w pana Hachel, w miejscowości pana Hachel, największej nad jeziorem Atitlan. I pójdziemy najpierw do największego sklepu, jaki znaleźliśmy, aby zobaczyć, kupić sobie coś też i do jedzenia i zobaczyć, jakie są ceny tutaj w sklepie. No bo tu jest ogólnie, nie jest super tanio, więc zobaczymy, jakie będą ceny w sklepie. Gdzieś tam czytaliśmy w sieci, że podobno najtaniej jest na jeść o takie żarcie. Na street foodach po prostu. I sami jesteśmy ciekawi, no jakie po prostu ceny są w sklepach. To jest jedyny sklep tutaj. To jest jedyny sklep tutaj, więc jeżeli się przemieścimy, nie będziemy już do niego chodzić, bo będzie za daleko. No i jeszcze wam powiem, że się w sieci naczytaliśmy i każdy po kolei pisał, że tutaj oszukują na pieniądze. Po prostu, że za każdym razem, nie wiem, za łódkę, za to, za tamto, że wszędzie chcą po prostu więcej niż... Ale głośno, nie mogę mówić. Dobra, weszliśmy do La Torre, największego sklepu. Od razu nawieźcie do pana Hachel. I na napoje nie patrzmy, bo napoje są dużo tańsze tutaj. Co wam mówiłem, że nawet napoje są tańsze od wody tutaj. No i przejdźmy się, zobaczmy na jakieś takie produkty bardziej sensowne, które pewnie byście tutaj kupili do jedzenia, nie do picia. Duże pustki w tym sklepie, to jest ciekawe. Nie wiem czemu. Ogólnie nic tu nie mogę znaleźć takiego, co by wam pokazać, więc wam pokażę po prostu pierwsze, co mi wpadnie tutaj do oczy. Więc tak, majonez. Majonez kosztuje 45 quetzali, czyli 20 parę złotych za 890 ml. Drogo jak diabli. Tutaj Heinz. 22 quetzale za 440 ml, to jest tyle złotówek. My sobie bierzemy jeszcze taki sosik za 7,20, bo wszystko tutaj jest za mało ostre, jałowe takie. I wiecie co, nie będę już tutaj więcej nagrywał, bo film, bo YouTube zablokuje nam film za muzykę. No i słuchajcie, w tym sklepie kupiliśmy wodę, sos ostry i tyle, bo tak drogo, że to się w głowie nie mieści, a i tak zapłaciliśmy za to. I tak zapłaciliśmy za to. No tyle po prostu pieniędzy, że to się w głowie nie mieści. Ale problem jest z tym, że wody nigdzie indziej nie mają i sosów ostrych też nigdzie indziej nie mają. Bo tutaj wszystko jest takie bardziej jałowe. No i sprawa wygląda tak, że szukamy coś do jedzenia. W sklepie nic nie znaleźliśmy, bo drogo. I teraz szukamy po prostu na ulicy czegoś. I o, pokażę wam coś. Zobaczcie, my tu jesteśmy. W tej miejscowości. I tu się będziemy kręcić wokół tego jeziora, wokół którego są trzy wulkany.
Ale najpierw się skupmy na znalezieniu czegoś do jedzenia, żeby nie umrzeć z głodu, bo jesteśmy głodni. A w sklepach to, jak widzicie, mają tylko jakieś chipsy i tego typu rzeczy. W sumie to tak jak w Meksyku. Jakiś street food by się przydał, to tam jest najtaniej. O, tam przed nami widzę jakiś street food, tam podejdziemy, zobaczymy, co mają. Ważne, żeby było bez mięsa i w miarę tanio. Przyszliśmy do takiej knajpy, gdzie głównie w sumie pizzę mają, ale zamówiliśmy sobie empanady, bo mieli spoko cenie, 10 quetzali, 6 zł jedna. To są argentyńskie, Ania ma z serem, ja mam z kurczakiem. Jest jeszcze taka... Co to jest? Kolendra? Nie. Może to jest szpinak. Kolendra? Szpinak z olejem, czy nie? Tamto, co takie kiedyś jedliśmy gdzieś. Tak, spróbuję. Też spróbuj, no. Dobre. Dobre. Bardzo dobre. No, ja nie wiem, co to jest. Chyba szpinak. Tylko z czosnkiem, dużo czosnku. To jest bardzo fajne, mi to smakuje. Szamamy. Dobraliśmy sobie jeszcze po dwie empanady, bo bardzo dobre i... Po jednej. Po jednej, znaczy tak. Zjedliśmy po dwie, łącznie. I teraz idziemy nad jezioro. Kawałeczek mamy, bo to jest 900 metrów od naszego hotelu, a już jesteśmy w 1/3 drogi, więc dosłownie naprawdę kawałeczek mamy. Idziemy nad jezioro, tam posiedzimy chwilę, zobaczymy, co się dzieje. I no, w ten sposób. Zobaczcie, ile panie tutaj sprzedają rzeczy. Takich kolorowych. W sumie jak to na takich targach. W Meksyku tak samo było. Ale strasznie szybko tutaj jeżdżą. Trochę ciężko się przebić na drugą stronę przy takim rozwidleniu, przejeździe. I zagadują nas na przykład babeczki, które zagadywały nas dosłownie 10 minutek temu. Taka jedna przed chwilą była. 10 minutek temu nas zagadywała i już nie pamiętała, ale rozmawiała z nami, no nie wiem, z 3-4 minuty i nas męczyła, żebyśmy kupili coś. Czyli nie mają pamięci jednak do ludzi, którym próbują coś sprzedać. No takie jest po prostu. Jeszcze to, uwagi raczej. Tak, to jeszcze idę i mogę zrozumieć. Jak widać, zbliżamy się do tego naszego upragnionego jeziorka, które chłodem powiało. Tyle czasu wyczekiwaliśmy, tak, powiało chłodem. Niektórzy mówią, że to jest najpiękniejsze jezioro na świecie. Przekonajmy się, czy tak jest. Chociaż wiem, że już widzieliście, ja też widziałem, chociaż nie wiem, czy wy widzieliście, bo może to trochę później wrzucimy. Jak UFO dzisiaj rano polataliśmy. Hola, San Pedro? San Pedro? No. Ktoś tańczy tutaj. Ale oni są malutcy wszyscy, jakby dzieci tańczyły troszkę. Tak, dosłownie, dzieci. Ale jakie ciekawe stroje mają. Na końcówkę chyba trafiliśmy. Fuertes aplausos para los chicos del colegio Inés. Pana Hachel. Dobrze, to teraz pójdźmy sobie gdzieś z boczku usiąść może. Patrzcie, patrzcie, co zauważyliśmy, jak tutaj siedzieliśmy. Nie widać go już. Szczur pod śmietnikiem. Jest tam, widzicie? Kawał szczura. No i tak siedzimy, trochę mgła jest. Przez to nie ma aż takich widoków, jak powinny być. Ale i tak jest ładnie. O, tam ktoś żongluje. O, tamto miejsce, te serduszko z napisem pana Hachel, nie pana tylko, jest zaznaczone jako główny punkt w tym mieście. Tam ludzie sobie właśnie robią zdjęcia, nawet gdzieś czytałem, że kto sobie nie zrobi tam zdjęcia, ten nie był w pana Hachel, ale to nie jest prawda. Fajne miejsce, ale coś mi się wydaje, że odpłatne. Nawet nie będę podchodził, bo widzę, że pobierają opłatę i biorą kasę za to.
drukują od razu na miejscu, mają tutaj taką drukarkę. Taką, tak, malutką drukarkę, tutaj stoi. Taki prezencik, pamiątkę. Zobaczcie, jaka brzydka pogoda nam się robi, chmury nachodzą. Ale co poradzić? Zobaczcie, tutaj facet drukuje przy tej wodzie, nie wiemy czemu przy, tak blisko, przy wodzie. Ale tam ma tą maszynę do drukowania. Można też tutaj takie kupić na takich obwoźnych wozidełkach orzechy, jakieś żelki i tego typu rzeczy, cukierki. I tego dużo jest tutaj. To już widzieliśmy dużo wcześniej też w wielu miastach. We wszystkich miastach tutaj widzieliśmy, że oni sprzedają te orzeszki. Ogólnie orzechy są tutaj popularne i są jedne, nam bardzo zasmakowały. Takie z cukrze, jakby tylko z takim skarmelizowanym. I posypane sezamem, orzeszki ziemne. Bardzo dobre, na słodko, ale fajne. Mieliśmy to jak wchodziliśmy na wulkan. Jeszcze nas bolą nogi ogólnie po wulkanie. Oj bardzo, chodzimy jak takie pokraki. Wchodzić jest spoko, najgorzej jest schodzić. Zobaczcie, nawet spoko, że to znaleźliśmy, bo są ceny podane, żeby nas później nie skubnęli, bo czytaliśmy, że wszystkich po kolei tutaj po prostu skubią na tym. Ale są nawet ceny dla lokalnych ludzi i dla odwiedzających. Nawet tutaj mają dwie różne ceny, ale spoko, nie ma jakiejś dużej przebitki też. Z tego, co czytaliśmy wczoraj intensywnie dużo, to wszystkich po kolei tutaj skubią właśnie na transporcie, że zamiast na przykład 10, mówią ci 50 i się targujesz. I jak zejdziesz do 25, to jesteś szczęśliwy, ale miałeś zapłacić 10. Normalny przejazd kosztuje dychę, a płacisz 25. Nasz plan na tą miejscowość był taki, że chcieliśmy zrobić trekking, bo to jest jezioro położone w okolicy trzech wulkanów. I chcieliśmy zrobić trekking na któryś z wulkanów. Ale rok temu, teraz nie znaleźliśmy informacji, jeszcze ciężko, trzeba było się jakoś inaczej dowiedzieć. Na wulkan San Pedro i Toliman, ten tutaj to jest San Pedro, a tutaj po lewej to jest Toliman, zakazano, nawet usunięto wycieczki z przewodnikiem, bo napadali na turystów i okradali ich. Samemu już też się jest ciężko wybrać, bo też okradają, ale nawet z przewodnikami już napadali i okradali ludzi, więc chyba sobie odpuścimy te wulkany. Chociaż szkoda, bo chcieliśmy tam wejść i połazić troszeczkę. Zrobię timelapse'a, bo widzę, że tutaj się ładnie robi. Idziemy gdzieś jeszcze połazić, bo za długo, żeby czekać na zachód słońca tutaj, bo to jeszcze parę godzin, ale powiem wam, że widziałem, że do tych łódek wlewają czerwoną ropę. Więc tutaj używają czerwonej. I w tych dużych łódkach to wszystko brzmiało tak, jakby autobusy szkolne, te amerykańskie autobusy szkolne, były wsadzone silniki z tych autobusów do tych łódek. Quetzal tutaj. Słuchajcie, przejdziemy się, bo ja przedtem widziałem ile i zobaczymy, ile kosztuje taki tuk-tuk nowy. O taki, jak oni tutaj mają. Zobaczymy, ile kosztuje, bo widziałem w sklepie przedtem, że stał taki. I ciekawi mnie, ile takie coś by kosztowało? Jak myślisz? Na twoje? Myślę, że dla mnie ja bym dał maksymalnie 7000 zł. To już w sensie ja bym nie dał, ale myślę, że by mógł kosztować 7000 zł. A sprawdzimy to. A wy ile sądzicie, że może takie coś kosztować? Ja myślę, że 7000 to by była dobra cena. Sprawdźmy. O, w takim sklepie, Tropi Motors.
Zobaczcie, taki skuterek kosztuje 15 tysięcy, czyli to jest tyle. A ten kosztuje 50 tysięcy, czyli to jest tyle. Tyle żenówka. Ale czy warty swojej ceny? Kto to wie? Jeszcze przyszliśmy się przejść po takiej innej, drugiej, dużej ulicy. I tutaj jest za to imprezownia. Tam są co chwilę kluby, ale tak pozamykane. I tylko buczy z nich. Więc myślę, że tam rzeźnia jest taka porządna. Churiosy, słodycze, chipsy pieczone. Wszystko. Bardzo dużo tego. W Meksyku co innego. Podobne po prostu te rzeczy są. Ale inne. Mają inne przyprawy. Mniej soli, więcej soli. Mniej cukru. Zobaczcie, ile tutaj takich kółeczek fajnych można sobie kupić, zjeść. A tu dotarliśmy do placu głównego pana Hachel, w którym jest kościół, do którego można wejść. Z tego co się orientuję, część jest stara, część jest nowa. Ale nie powiem wam tego na pewno. Ale zobaczcie na to. Zobaczcie, co tam się w górach dzieje. Jak to wygląda. No i tam jest taka dżungla już. Oj, też orzeszki, o których wam opowiadałem. Ja to ogólnie zastanawiam się, ale muzyka. Zastanawiam się, czemu ten kraj jest taki drogi? Czy to przez świrusa, czy przez inflację, czy przez co? Bo jak sprawdzaliśmy rok temu, na przykład znaleźliśmy taką informację, na polecany hostel kosztował 30 zł za noc. Dzisiaj, po roku, kosztuje już 90-100 zł za noc. Więc... zobaczcie, piłkarzyki. Tu są piłkarzyki. Grają sobie ludzie. Więc te ceny tutaj są naprawdę, kurde, kosmiczne. I to tak poszło w górę w ciągu tego czasu najbliższego. Trochę szok z tym wszystkim, bo jak tutaj normalnie żyć dla tych ludzi? Już pomijam to, że dla nas jest drogo, ale jak dla nich musi być drogo? Jak oni mogą sobie, nie wiem, pozwolić na coś, skoro wszystko kosztuje po prostu taką fortunę, że to się w głowie nie mieści? Na razie mamy plan taki, że wracamy do domciu naszego. Kiepska pogoda jest, może nawet nie będziemy szli dzisiaj nad jezioro na zachód słońca, tylko wystartujemy UFO. Zobaczymy, czy coś będzie widać. A jutro przetransportujemy się do innego miasta. Pójdziemy do portu nad jezioro, weźmiemy jakąś łódkę i przetransportujemy się do miasta obok. Ale jeszcze nie wiemy jakiego. Zobaczcie, co za abstrakcja. Dobrze, że miał spoiler. Nie odleci. Ania będzie chciała kupić te kółeczka. Zobaczymy, w jakich cenach. Dwanaście kosztuje. Kosztują te malutkie kółeczka. A my zobaczmy, co jeszcze oni mają. To jakieś takie kuleczki popcornowe, kukurydziane, cukierki, żelki, orzeszki. Dużo kolorowych rzeczy do jedzenia. Takie ala MMMsy, tylko że to podróbki, w sensie podróbki. Nie podróbki, tylko własnej roboty. O, słonecznik. O, tutaj murale są. Stań sobie, Aniu, tam. Zrobię ci zdjęcie. Trochę w lewo. No, o tak, dobra. W prawo twoje. Ale wielki plus za te to i to, bo są za darmo, a już tak mi się chciało do toaletki i
Myślałem, że już nigdzie nie znajdę. Zobaczcie, ile, jakie murale. Zobaczcie, wróciliśmy do hotelu i obok nas jest taki, takie boisko. A teraz tutaj grają. I to definitywnie dla lokalnych ludzi, po prostu dla siebie tutaj. A my możemy to oglądać z góry, fajnie. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że oni mogą też sobie po prostu ćwiczyć przed jakimiś występami. A tutaj na dachu obok chodzi sobie kura. Co ona tutaj wlazła tak wysoko? Ona tu mieszka. Ona tu pilnuje, a rano był tutaj pies. Ale co te dachy mają fajne, tylko każdy każdego widzi z tych dachów. To jest fakt. Podoba ci się? Zaczyna padać, ale nie dziwne, widząc te chmury ciemne. Taki mamy daszek, bo chyba jeszcze nie pokazywaliśmy. Z tego dachu rano startowaliśmy ufolutkiem. Bartek! No widzę, że ci się podoba. Brawo! A to drut! O, tam się przejaśniło trochę. Jaki ładny widok. No i ogólnie tyle było z naszego zachodu słońca. Tam jeszcze chłopaki grają w piłkę, nie widać ich. Grają po prostu w wodzie, piłka się nie odbija. Pupusas z jalapeno i serem. Wiecie, że to jest salwadorskie danie narodowe? To są takie placki grubsze. I dostaliśmy kapustę, salsę. I na dwójkę jemy sobie. 25, tak je zaś kosztuje. Na wieczór sobie przyszliśmy jeszcze na żarcie. Jest trochę ostrego. Tak. Czuję, że jest ostre. Jeszcze wam tak chciałem pokazać, to widzieliście, jaki był tam zakaz? Zakaz wnoszenia broni palnej do klubu. No i tak to tutaj wygląda. Ale się najedliśmy, fajnie cieplutko w brzuszkach. Aż pani daliśmy piątkę na piwko, bo warto było. I to chyba było najlepsze na razie jedzenie, jakie jedliśmy tutaj. W Guatemali, tak. Nawet obydwoje to stwierdziliśmy. No.
No i co, dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, do następnego, pa pa, hej!